wszystkim, tutaj Marysia, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z Q&A-em, czyli z taką miniserią, która pojawiała się na moim kanale wcześniej troszeczkę bardziej regularnie. Ostatni taki filmik pojawił się jakoś we wrześniu albo w październiku, tak więc trochę czasu minęło, no ale jednak powracam z tą serią, bo bardzo ją lubicie, ja też bardzo lubię odpowiadać na Wasze pytania. Więc ostatnio we vlogu poprosiłam Was, żebyście zadawali mi pytania gdzieś na Instagramie, czy na Snapchacie, albo też na Sarahach, bo ostatnio sobie założyłam jakby konto na tej stronce, więc jeśli macie ochotę, to w opisie zostawię Wam linka do mojego Sarahach, tam możecie zostawiać pytania. No i dzisiaj odpowiem na kilka z nich, tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Na początku może wezmę takie pytanie, które najbardziej Was nurtuje, bo dosłownie pojawiło się ono setki razy, czyli dlaczego akurat taki kierunek studiów wybrałaś? Pozdrawiam, ja Ciebie też pozdrawiam. Więc, jeśli chodzi o mnie, o moje studia, to dla osób niepoinformowanych, ja studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim filologię czeską. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedyś chciałam iść bardzo na weterynarię, to było moje największe marzenie. Niestety nie wyszło, bywa, mówi się trudno. Na szczęście w miarę szybko zorientowałam się, że to nie będzie kierunek dla mnie. Zawsze wiedziałam, że przyjemność sprawiają mi języki, bardzo lubię uczyć się języków i po prostu dla mnie jest to coś takiego intuicyjnego i myślę, że dosyć szybko się tych języków uczę. Tak więc stwierdziłam w liceum, mniej więcej w drugiej klasie, pod koniec drugiej klasy, że chciałabym pójść na jakąś filologię. Na początku była to filologia angielska, jednak stwierdziłam, że bardzo dużo osób kończy filologię angielską i tak naprawdę nie wiem, czy do końca mi się to opłaca, a nie chciałam po prostu pracować w szkole jako nauczycielka czy coś takiego. Tłumaczem mogłabym zostać, no ale ilu jest tłumaczy z języka angielskiego? Obecnie nie ukrywajmy, że język angielski to jest tak naprawdę najbardziej podstawowy język i wcale nie ma się tutaj czym szczycić, że ktoś zna na przykład język angielski nawet na poziomie jakimś bardzo, bardzo wielkim, bardzo wysokim. Dlatego też złożyłam papiery na kilka różnych filologii. No i jakoś tak wyszło, że trafiłam na filologię czeską. Jak na razie jestem nawet zadowolona, chociaż początki były jak dla mnie przerażające, w sensie miałam dosłownie myśli o rzuceniu tych studiów 500 tysięcy na minutę. Do teraz jakby nie chcę powiedzieć, że nie jestem przekonana, ale jakby jest to dosyć specyficzny kierunek, więc nie każdy się na nim odnajdzie. Zobaczymy, jak to będzie ze mną. Mam nadzieję, że uda mi się te studia skończyć i że po prostu będę znała ten język czeski, bo mimo wszystko język czeski jest podobny do języka polskiego, ale kiedy zaczynacie się go uczyć, to dopiero zauważacie tą różnicę, jak bardzo różny on jest, jak różna jest gramatyka i ludzie, którzy na przykład mówią, że po co się uczysz języka czeskiego, bo on jest taki podobny do polskiego, dogadasz się po polsku. No to tak trochę nie bardzo. Kolejne pytanie, które też pojawia się bardzo często. Czy masz chłopaka? Otóż tutaj moja odpowiedź Was zaszokuje, bo nie wiedziałam, jak Wam o tym za bardzo powiedzieć. To jest taka bardzo, wiecie, delikatna sprawa. Nie mam chłopaka. Oprócz Justina Biebera nie mam chłopaka. Spokojnie, jeśli ktoś taki się pojawi w moim życiu, to na pewno się dowiecie. Na ilu koncertach Justina byłaś? Co sądzisz o Shawnie Mendesie? Ile masz lat? Kiedy masz? Pewnie urodziny. No i czy masz chłopaka? Dobra, to jest dużo pytań od jednej osoby. Więc byłam na jednym koncercie Justina tego 11 listopada 2016 roku w Krakowie. To był jak na razie jedyny koncert Justina, ale czekam, wiecie, na kolejną płytę, na kolejną trasę, no i wtedy na pewno pojadę jeszcze na jakieś koncerty. Co sądzę o Shawnie Mendesie? Bardzo go lubię, bardzo lubię jego muzykę. Zresztą mieszkam we Wrocławiu z moją najlepszą przyjaciółką Anetą, którą na pewno znacie, jeśli oglądacie vlogi. I ona jest wielką fanką Shawna Mendesa, więc chcąc czy nie chcąc słucham jego muzyki, bo ona też słucha. Ale podoba mi się bardzo, więc to nie jest w takiej zasadzie, że Aneta mnie zmusza czy coś takiego, bo ja sama z siebie słucham i bardzo mi się podoba. Ile masz lat i kiedy masz urodziny? Mam 19 lat. W październiku, 22 października skończę 20 lat. Nie komentuję tego naprawdę. No i czy mam chłopaka? To już znacie odpowiedź. Nagrasz coś z Anetą? Prosimy! To pytanie, a raczej tą prośbę powinniście kierować w kierunku Anety, bo ja jak najbardziej chcę nagrać z nią filmik, ale jakoś tak nie mogę jej jeszcze namówić. Wiecie, to i tak jest dużo, że ona się pokazuje we vlogach, ale chciałabym kiedyś nagrać z nią właśnie taki filmik, że po prostu, wiecie, ona siedzi obok mnie, ja siedzę tutaj, tutaj jest aparat i tak sobie siedzimy i gadamy, także mogę Wam dać jej Instagrama, możecie jej tam spamować wiadomościami na DM-ie albo pod jakimiś zdjęciami komentować, że chcecie, żeby nagrała z Marysią filmik. Pozdrawiam, Aneta. Jakiej piosenki słuchasz często ostatnio?
Słuchajcie, ostatnio przypomniało mi się o genialnej piosence Justina Biebera z jego płyty Purpose, tylko że ja tego totalnie nie rozumiem, że ta piosenka jest tylko jakby na wersji japońskiej i nie ma jej na żadnej innej płycie, tylko tych w Japonii, a to jest jedna z lepszych piosenek z tej płyty, ja tego nie ogarniam do teraz. Nazywa się Na Hit The Ground i pamiętam, że kiedyś polecałam Wam ją na bank w ulubieńcach i to było jakieś 2 lata temu. Około, nawet może ponad. Nie no, mogło być w sumie 2 lata temu. Piosenka jest genialna, mega wpada w ucho i ostatnimi czasy słucham jej w sumie najczęściej. Jaką apkę grę na telefon polecasz? Polecam Wam jedną super grę, w którą jestem strasznie wkręcona. Chciałabym dogonić kiedyś Anetę i moją mamę. Moja mama to jest po prostu mistrzem tej gry. I moi znajomi na pewno nie wiedzą, o jaką grę chodzi wcale. Chodzi oczywiście o Candy Crusha, to jest jedyna gra, jaką mam na telefonie. I to jest taka gra, która niesamowicie wciąga, ale też niesamowicie wkurza momentami. Wygląda to tak, na pewno wiecie jak wygląda. Candy Crush po prostu zbija się takie cukierki. I ja po prostu kocham tę grę, mogę Wam ją serdecznie polecić, chociaż pewnie i tak ją znacie. Ale jeśli jakimś cudem nie znacie Candy Crusha albo nigdy nie graliście, to polecam. To tak wciąga, że słuchajcie, ściągniecie sobie na telefon i już ładowarka, telefon i koniec. Koniec. O, widzę, że też się zainteresowaliście studiami Anety, bo pojawiło się kilka pytań właśnie odnośnie tego, co studiuje Aneta, więc Aneta studiuje na Politechnice Wrocławskiej zarządzanie. Wypowiedz się o studiach, wszystkie wydatki i tym podobne. Właśnie myślałam na temat nagrania takiego filmiku o studiach odnośnie wydatków, jak to wygląda od strony takiej technicznej, nazwijmy to. Jak wygląda generalnie studiowanie takie z mojej perspektywy, więc jeśli byście chcieli taki filmik, to bardzo chętnie coś takiego dla Was nagram. Jak na studiach wygląda nauka i prace domowe? Więc właśnie na to pytanie mogłabym w sumie odpowiedzieć w tamtym filmiku, ale tak bardzo, bardzo krótko, to prac domowych zazwyczaj nie ma, przynajmniej u mnie, ja nie wiem, miałam może 3 zadania domowe w ciągu całego półrocza ze wszystkich przedmiotów, tak wiecie, generalnie miałam tylko 3 zadania ever do zrobienia, więc raczej to chyba nie jest coś takiego bardzo praktykowanego na studiach, ale nie wiem jak to wygląda na innych kierunkach, no a jak wygląda z nauką, jest jej bardzo dużo. Bardzo dużo. Masz jakieś rady, jak nie stresować się przed egzaminem na prawo jazdy? Albo jak chociaż powstrzymać trzęsące się nogi i ręce? Za pierwszym razem nie zdałam, bo noga na sprzęgle latała jak szalona. Szczerze powiem, mam jedną taką radę, która tak do końca nie jest radą. W sensie ja, jak wiecie, jeśli oglądaliście mój filmik o prawie jazdy, to zdałam prawo jazdy za 4 razem, bo zawsze robiłam jakiś tam taki głupi błąd, ale jeśli chcecie posłuchać całą historię po prostu mojego zdawania prawa jazdy, to odsyłam Was do tamtego właśnie filmiku, tam dowiecie się dosłownie wszystkiego. Wiadomo, że to wszystko w większości było spowodowane po prostu stresem, bo każdy egzamin, czy to egzamin w szkole jakiś pisemny, czy ustny, czy właśnie egzamin na prawo jazdy, przy którym musicie nie dość, że myśleć, to jeszcze mieć skoordynowane całe ciało, żeby właśnie wykonywać jakieś tam płynne ruchy dokładne na sprzęgle i tak dalej, bo wiadomo, że te auta egzaminacyjne to jest po prostu jakaś tragedia i trzeba naprawdę być bardzo skoncentrowanym, a jest to trudne po prostu w stresie. Wiadomo, że egzamin to jest coś, co chce się zdać od razu za pierwszym razem i mieć święty spokój, to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale rada, którą mogłabym Wam dać, jest taka, żebyście nie ładowali w siebie takiej negatywnej energii, żebyście nie pakowali w siebie presji po prostu. Jeśli będziecie sobie powtarzać, że Wy to musicie zdać za pierwszym razem, bo inaczej będzie Wam głupio przed znajomymi, bo inaczej coś tam, co tam ludzie powiedzą i tak dalej, to tak naprawdę, wiecie, jesteście jeszcze bardziej zestresowani, to tak naprawdę wpływa na Was bardzo źle, więc rada właśnie, którą Wam mogę dać, jest taka, żebyście totalnie wyrzucili z siebie wszystko z głowy. W sensie taki, wiecie, stres i tą całą presję. Ja pierwsze 3 razy strasznie się stresowałam i myślę, że to mnie właśnie zgubiło. A za 4 razem, kiedy już weszłam na ten plac, usiadłam w tym aucie, to już miałam takie, wiecie, wyrąbane, po prostu dobra, zdam to super, nie zdam, świat się nie zawali i tyle. Czy mieszkanie samemu spełniło Twoje oczekiwania i czy czujesz się teraz inaczej? Jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, było tak, jak obstawiałam, że będzie z tym gotowaniem, z praniem. No takie, wiecie, po prostu podstawowe rzeczy, które się robi w mieszkaniu, które zazwyczaj, nie wiem, robi Wasza mama, czy Wasza babcia, czy Wasz tata, czy ktokolwiek, z kim mieszkacie, jeszcze jako dzieci, powiedzmy. No, jest normalnie, to tak obstawiałam, że tak będzie, że takie rzeczy trzeba robić jednak w domu, no i to nie jest jakaś filozofia, nic mnie tam nie zaskoczyło za bardzo w życiu samemu, że tak powiem. I czy czuję się teraz jakoś inaczej? Wydaje mi się, że tak, ale to nie jest jakaś taka bardzo radykalna zmiana, że nie wiem, całe moje życie obróciło się o 360. Jaki fail, że moje życie obróciło się o 180 stopni, a nie o 360.
Kolejne pytanie jest dla mnie trochę niezrozumiałe. Dlaczego masz sama pokój, a współlokatorka gościnny? Myślę, że zdecydowana większość z Was wie, jak wygląda nasze mieszkanie we Wrocławiu, wie, jaki ma ono rozkład. Składa się ono z dwóch pokoi. Jeden pokój jest troszeczkę mniejszy i to jest mój pokój, a drugi jest większy i to jest pokój Anety. I to wcale nie jest jakiś taki pokój gościnny, bo tam jest w sumie, no dobra, no może Was to zmylić, bo tam jest kanapa, jest stół taki jakby od jadalni, no i ona ma tam łóżko, jest taka meblościanka. I tak naprawdę my tam jemy na przykład obiady, albo jak oglądamy seriale, no to w 95% siedzimy u niej w pokoju, bo po prostu jest wygodniej, ale ona też ma sama pokój, tam nikt nie siedzi z nią, jakby tylko wiecie, jak ktoś przychodzi, no to albo siedzimy u mnie, albo u niej, to... Wymarzony kierunek podróży i na to pytanie na 100% już Wam kiedyś opowiadałam. I nie wiem, czy pamiętacie, ale z takich topowych miejsc, które chciałabym bardzo zwiedzić dosłownie wzdłuż i wszerz, z tych bliższych, no to oczywiście są to Włochy, z tych dalszych są to Stany Zjednoczone. Myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczyłam, ale ostatnimi czasy bardzo się zajarałam pewnym miejscem i mówię tutaj o Meksyku. Nie mam pojęcia, skąd mi się ten Meksyk wziął, ale obejrzałam kilka fajnych filmów, takich dokumentalnych, jeśli chodzi właśnie o ten kraj. I po prostu tam jest przepięknie. Kiedy oglądam te wszystkie zdjęcia, to aż tak mi się robi ciepło po prostu na sercu. I to jest jedno z moich największych marzeń, żeby właśnie polecieć do Meksyku, móc zobaczyć to miejsce na żywo. No, tam jest po prostu niesamowicie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam być i nagrać dla Was vloga. Masz zamiar zrobić sobie więcej tatuaży? Tak, mam taki zamiar. Jedyną rzeczą, która mnie powstrzymuje, jedyną taką barierą przed tym, żebym już miała kilka tatuaży na moim ciele, są pieniądze i właśnie odkładam sobie pieniążki na kolejną dziarkę. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to zrobić jeszcze przed wakacjami, bo bardzo by mi na tym zależało już. Wiecie, ponad rok mam ten tatuaż i ponad rok tak naprawdę czekam, żeby w końcu iść się wydzierać i mam nadzieję, że jak najszybciej to się stanie. I ostatnie już pytanie na to Q&A. Czy będzie vlog lub jakiś filmik z koncertu Eda Sheerana, taki jak nagrałaś po koncercie Justina? Jeśli jeszcze nie wiecie, to tak, jadę na koncert Eda Sheerana w sierpniu konkretnie. Ja będę na tym 12 sierpnia, bo są dwa koncerty. Mogłam jechać na oba, nie no żartuję, ale jadę na ten drugi 12 sierpnia i nie wierzę w to do teraz. Pamiętam jak w lipcu chyba, czy w sierpniu? W lipcu? No nieważne, nieistotne, pamiętacie vlogi, jak kupowałyśmy z Anetą bilety i mówiłyśmy sobie, że dobra, jeszcze trochę ponad rok. Aż tu nagle mamy, słuchajcie, luty i jeszcze zostało tylko pół roku. Tak naprawdę połowa czasu jest za nami. Ja nie wierzę, że już po prostu ten koncert zbliża się wielkimi krokami. Vlog pewnie się pojawi, bo będę w Warszawie od 11 do 13 sierpnia, więc będę tam takie 2,5 dnia, w sumie wiecie, nie licząc podróży i tak dalej, więc mam nadzieję, że coś tam uda mi się nagrać właśnie z tych 3 dni, bo ja w Warszawie to nie byłam jakieś 12 lat, tak mi się wydaje. A co do takiego filmu stricte o koncercie, na pewno się on pojawi, taki pogadankowy, pokażę Wam tam materiały, które będę nagrywała na koncercie i tak dalej, wszystko Wam tam opowiem, bo mam takie małe postanowienie, że po każdym koncercie, na którym będę, będę nagrywała właśnie taki filmik podsumowujący z całego koncertu, żeby opowiedzieć ludziom, jak to wszystko wyglądało, bo wiem, że dużo osób po prostu nie będzie w stanie albo pojawić się na tym koncercie, albo nie zdążyło kupić biletów, a myślę, że takie filmy są potrzebne, tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, teraz się nagadałam, już mi gardło wysiada, więc chcę skończyć gadać. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału na dole i widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Buziaki, pa pa!